Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj. W sali troszeczkę zimno, ale myślę, że podczas tego spotkania Duch Święty nas jakoś ogrzeje. I dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną oczywistą prawdę. I tą prawdą jest, i wszyscy na pewno o tym wiemy, że życie na tej ziemi jest tylko etapem przejściowym. Prawda? Wiemy, może młodzi ludzie, młodzież nad tym się nie zastanawia, bo całe życie przecież przed nimi. Jeżeli wchodzimy w ten taki wiek już dojrzałości, to już wiemy, że młodość minęła, jesteśmy dojrzali i już coraz więcej myślimy o odejściu z tego świata. A ci, którzy są w moim wieku, czy może starsi troszeczkę, już tak myślą, ojej, już tak mało czasu zostało. Tyle jeszcze bym chciał zrobić. Więc nasze życie na tej ziemi jest ograniczone. O tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Tak jak życie dziecka w łonie matki. 9 miesięcy i chlup, już dziecka tam nie ma. Tak samo jest z nami. I aby owocnie przeżyć ten etap życia na tej ziemi, Bóg zatroszczył się o wskazówki, o instrukcje, jak mamy żyć na tej ziemi, jak mamy postępować, będąc jeszcze na tej planecie. I o tym chciałbym troszeczkę powiedzieć, bo Pismo Święte daje nam dużo wskazówek i jest niejako drogowskazem, jak przejść przez obecne życie, mając na uwadze wieczność. O tym nie możemy zapominać. Wieczność jest najważniejsza dla nas. I chciałbym podać kilka wskazówek, które myślę pomogą nam w przeżyciu tego życia na tej ziemi. I myślę, że kiedy zastosujemy się do tych wskazówek, ale nie tylko do tych, bo jest wiele innych jeszcze wskazówek, jak żyć, ale kiedy się dostosujemy, nasze życie dostosujemy do tych wskazówek, które Bóg nam daje, to nasze życie naprawdę na tej ziemi, kiedy już będziemy krótko przed tym etapem przejścia, będziemy mogli powiedzieć, moje życie było dobre. Coś osiągnąłem, będąc tutaj. I teraz tak. Pierwsza wskazówka, którą daje nam Bóg, kiedy jesteśmy na tej ziemi. Nie bądźmy chciwi. To jest bardzo ważne. Myślmy o wieczności, nie bądźmy chciwi w obecnych czasach. I od razu idę do Słowa Bożego. Księga Psalmów, 39 Psalm, wersety od 5 do 7 mówią. Dawid, psalmista Dawid napisał, o Panie, mój kres pozwól mi poznać, jaka jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy. Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi i życie moje jak nicość przed Tobą. Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością. Człowiek jak cień przemija. Na próżno tyle się niepokoi i gromadzi. Lecz nie wie, kto to zbierze. My mamy tą skłonność, tą chęć posiadania coraz więcej, gromadzenia. Gromadzimy, będę miał więcej, będzie lepiej, będę lepiej się czuł i tak dalej, i tak dalej. Dawid pisze tutaj, że to jest próżno, na próżno tyle się niepokoję. Na próżno gromadzę, bo nie wiem, kto to zabierze. Tego nie wiemy. Odchodzi z tego świata i często kłótnie w rodzinie o twój spadek, rozłamy. Więc Bóg nam daje wskazówki. Nie powinniśmy angażować się tylko w gromadzenie dóbr. Miejmy ciągle na uwadze to, że to życie
jest tylko pewnym etapem przejściowym. Nasze przebywanie na tej ziemi jest ograniczone. I to, ten dorobek, ktoś później przejmie. I jeszcze psalm 49, werset od 6 do 14. Będę dzisiaj czytał może troszeczkę dłuższe teksty, ale myślę, że bardzo pomocne dla nas. I w tym psalmie czytamy, dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli? Wiemy, że te dni niedoli przeżywamy na tym świecie. Większe niedole, mniejsze, ale one są. I Dawid mówi, dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw? Po co ja mam się tym trwożyć? Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny za swój wykup. Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy, by móc żyć na wieki nie doznać zagłady. Ludzie chcą żyć coraz dłużej, coraz więcej lat przeżyć na tej ziemi. Cały świat o to zabiega. Ale nie możemy kupić długiego życia czy wieczności. Każdy bowiem widzi, mędrcy umierają, tak jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwo. Groby są ich domami na wieki, ich mieszkanie na wszystkie pokolenia. Choć imionami swymi nazywali ziemię, bo człowiek nie będzie trwał w dostatku. Przyrównany jest do bydląt, które giną. Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie. I taka przyszłość miłośników własnej mowy. Ludzie się chełpią. O, tu mam takie bogactwo, mam tyle, tyle nagromadziłem. Jestem bogaty, bogatszy od mojego sąsiada. Ale myślmy o wieczności. Na pewno każdy z nas był na pogrzebie, uczestniczył w pogrzebie jakiejś osoby. Czym starsi jesteśmy, tym więcej tych uczestnic w pogrzebach różnego rodzaju, prawda? Wszyscy widzieliśmy ten karawan pogrzebowy, który wiózł trumnę. Ale kto zobaczył, że do tego karawanu jest dołączona przyczepka na przykład z kuchnią, z meblami, z samochodem? Nie ma. Nic nie ma. Nic człowiek nie zabierze na tamten świat. Nic nie weźmiemy na tamtą stronę. Ale wielu zabiega więcej, więcej, więcej. I najlepszym przykładem takiej wolności od tego skąpstwa chciwości jest właśnie ten autor tych dwóch psalmów, król Dawid. On napisał w Księdze Kronik w 29 rozdziale w wersecie 14 i 15 powiedział: czymże ja jestem? Pamiętajmy, to był król. Czymże ja jestem i czym jest lud mój, żebyśmy ci mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od ciebie to wszystko pochodzi. I co z ręki twojej mamy dajemy tobie? Król Dawid mówi, Panie Boże, od ciebie to wszystko dostałem. To całe królestwo pochodzi od ciebie. Na nic sam nie zasłużyłem, ale to jest twój dar. I co? Oddaję to tobie. To jest twoje. Taką postawę powinniśmy mieć, żyjąc na tej ziemi. Bóg daje nam różnego rodzaju dobra materialne. Jeden ma więcej, drugi ma mniej. Ale musimy mieć tą świadomość. Nic nie jest nasze. Nam się tylko wydaje. Ale to nic nie jest nasze. Wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Boga.
On jest dawcą i my jesteśmy tylko zarządcami tych dóbr. I Dawid bardzo dobrze o tym wiedział. On gromadził bogactwo. Wiemy, jak on zdecydował najpierw zbudować świątynię Bogu. Bóg mówi, nie zbudujesz mi świątyni, twój syn, ale ty gromadź to bogactwo. I on gromadził to bogactwo, żeby następnie przekazać synowi i syn wybudował świątynię Bogu. Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Tobą i przechodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi. Dni nasze jak cień na ziemi mijają, bez żadnej nadziei. Paweł, Dawid tutaj napisał bez żadnej nadziei, bo jeszcze nie Jezus, nie, prawda Nowego Testamentu nie była objawiona. Jeszcze nie było wiadomo, co jest z tym życiem wiecznym. Ale Dawid miał tą świadomość. Co z ręki Twojej mamy, Tobie dajemy. Dawid dawał na świątynię pełnymi rękoma. To samo Izraelici też dawali, bo wiedzieli, że tylko są gośćmi na tej ziemi. Jak często, nie mówię tutaj o nas, bo my tu jesteśmy już na wyższym poziomie katolicyzmu, ale jak ciężko niektórym jest zdać 10 zł na tacę. Ja to widzę, bo ja tutaj w Witkowie jakoś przypadło, że ja chodzę z koszyczkiem, ja widzę reakcję ludzi. Jak to ciężko czasami dać. Bo ludzie myślą, że jak dadzą te 10 zł, to o nie, już koniec, zubożałem o 10 zł. Dawid miał inną postawę. On wiedział, że jak da na świątynię, to ze świątyni spłynie na niego błogosławieństwo. I my tego doświadczamy. Czym więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Mamy tą świadomość, że jesteśmy gośćmi na tej ziemi i nic nie przynieśliśmy na ten świat. Kiedy wyszliśmy z łona matek, w jakim stanie, jaką majętność mieliśmy? Nic. Nic. Jaką majętność zabierzemy z sobą po etapie tego życia? Nic. I o tym napisał święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 6:7. Bowiem nic nie przynieśliśmy na ten świat i też nie możemy z niego wynieść. Nie wyniesiemy. Twoja skarbonka zostanie z tej strony. Nic nie weźmiemy. Zobaczcie, ale mamy, ludzie mają ciągle to pragnienie gromadzenia. Coraz więcej, 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 więcej. Co powoduje posiadanie więcej, mam lepsze rzeczy od sąsiada. Co to powoduje? Powoduje jedno. Strach, że mogę to stracić. A kto chce żyć w strachu? Wszyscy chcemy żyć w wolności, prawda? Kiedy tylko chcemy gromadzić, to przychodzi strach, że możemy to utracić. Kiedy nauczymy się dawać, to co powoduje dawanie? Radość. To jest niesamowita radość, którą na pewno przeżyliście czy przeżywacie. Ja miałem kilka takich okresów, kiedy na przykład powiem o jednym tak króciutko, człowiekowi, którego widziałem, jechał rowerem, prowadził rower pełen makulatury i nagle takie światło, daj mu wszystko, co masz w portfelu. Jak do niego podszedłem, powiedziałem, że Bóg kazał, żebym dał ci to i wszystko mu wysypałem. Tam troszeczkę było tych pieniędzy. On się rozpłakał, proszę Pana, ja zbieram makulaturę, żeby mieć na lekarstwa. Nie mam żadnych pieniędzy. Ja mówię, Bóg cię kocha. I to jest radość. Jak ja byłem szczęśliwy, radosny, że mu wszystko dałem. Dawanie powoduje radość. Gromadzenie powoduje strach. Decyzja należy do nas. Pamiętaj,
Ja mam małe mieszkanie, bo nie chcę mieć. Miałem większe, ale poszedłem do spółdzielni, powiedziałem, że chcę mieć mniejsze. A w spółdzielni mi powiedzieli, nie ma mniejszego. Ja mówię, ale starajcie się. I znaleźli mi mniejsze mieszkanie. Zdziwieni byli, wszyscy chcą większe mieszkania, ja chciałem mniejsze. Dlaczego? Może nie dosłownie dlatego, ale mam to doświadczenie, że czym większe mieszkanie, tym więcej masz kurzu w domu. A ja tego nie cierpię. Ja nie cierpię kurzu w domu. U siostry mojej tu w Szczecinie, jak mieszkałem, miałem ponad 60 metrów. Moje mieszkanie, dwa pokoje, kuchnia, korytarz. I tam było zawsze brudno, bo ten kurz mnie przerażał. Nie wiedziałem, od czego zacząć i nic nie robiłem. Masz wiele przedmiotów w domu, masz wiele kurzu. Mało przedmiotów, mało kurzu. Ja i tak mam ten kurz, ale już troszeczkę mniej. Więc gromadzenie co powoduje? A my tak mamy, lubimy gromadzić. Nie tak dawno mój znajomy pokazał mi monety. Album ten, klaser taki z monetami, zobacz, tu. Co z tego, że masz monetę jakąś z mennicy polskiej z Janem Pawłem II? Co z tego? Tego nie zabierzesz z sobą. Ktoś ma cenne przedmioty, na przykład wazę chińską w kredensie za szybą. Wszyscy to widzą, ale tego się nie używa, bo to jest cenna. Cenna waza. I ta cenna waza, co powoduje, gromadzi kurz. Gromadzenie. Chciwość jest naprawdę wielką niewolą. I Bóg chce, żebyśmy przeszli przez ten świat, przez to życie, ale wolni od niewoli. I my wszyscy, gdybym teraz zapytał, kto chce żyć w całkowitej niewoli, wszyscy podniesiemy rękę, prawda? Ale przez chciwość, przez chęć coraz większego posiadania, czy chcemy, czy nie chcemy, wpadamy w pułapkę niewoli. Może sobie nie zdajemy z tego sprawy. Wam pokażę, na czym to polega. Tu mam troszeczkę banknotów. O, i widzę. O, muszę to mieć. To jeszcze nie należy do mnie. Muszę to mieć. Muszę to mieć. A, mam. Mam. I już nie wiem, że wpadłem w niewolę. Jestem zniewolony. Mam te pieniądze, ale coś mnie nie woli. Uwolni mnie od tego. Wiecie, że tak łapią na przykład w Indiach, tak łapią małpy? Dziurę w tykwie robią, wkładają tam banana albo sera, tą tykwę przywiązują do drzewa i głupia małpa najpierw wyczuje, później wkłada tam łapę, trzyma ten ser czy tego banana i już jest złapana. I ona jest tak chciwa na to, że nie wypuści tego. Nie wypuści. Tak samo jest z nami. Tylko my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jesteśmy tak chciwi na pieniądze, że je trzymamy, nie chcemy ich wypuścić, a to jest niewola. Kto chce z takim bagażem chodzić? Nawet po chusteczkę nie sięgniesz do kieszeni. A więc co trzeba zrobić? Puść to. Puścisz to i już. I jest wolność. Wiecie, o czym mówię, prawda? A więc chciwość to jest ta przeszkoda. Od tego chce nas Bóg uwolnić. Druga sprawa, druga wskazówka, jak przeżyć czas na tej ziemi. Musimy mieć tą świadomość, że nasze zmartwienie, bo wszyscy mamy pewnego rodzaju zmartwienie, ale musimy mieć tą świadomość, że nasze zmartwienia kiedyś się skończą. One teraz są. Ale kiedyś już ich nie będzie. I to święty Paweł nam o tym przypomina. Drugi list do Koryntian.
4 rozdział, 17-18 werset. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu. Niewielkie utrapienia. To, co przeżywasz, myślisz, że to już jest kres twojej wytrzymałości. To są niewielkie utrapienia. Niektórzy mają gorzej. Musimy mieć tą świadomość. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wszyscy mamy różnego rodzaju doświadczenia, kłopoty, ciężko nam, nie jesteśmy w stanie, nam się wydaje, wytrzymać. To są utrapienia. To są utrapienia. Wiem, że tutaj wśród nas może jest ktoś, kto mówi, ja już dalej nie mogę. Choroba, finansowe jakieś kryzysy, rodzinne rozłamy. To są utrapienia. Z tym nam trudno żyć, ale słuchajmy, co Bóg mówi przez usta apostoła Pawła. To są niewielkie utrapienia i one miną. One miną. I kto to napisał? To pisał człowiek, który na pewno miał większe utrapienia od ciebie czy ode mnie. Bo wiemy, czego doświadczał Paweł. Tu jest 4 rozdział. Zobaczmy do 11 rozdziału. Co o tych utrapieniach, o jego utrapieniach mówi sam autor tego, który powiedział niewielkie utrapienia. Zobaczmy. Co Paweł mówi o sobie, o swoich utrapieniach. Przez Żydów 5-krotnie byłem bity po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, licznych postach, zimnie i na gości. I mówi, niewielkie utrapienia. Niewielkie utrapienia. To, co teraz przeżywamy, bez względu na to, jak ciężkie jest dla ciebie, to nie jest wieczne. To kiedyś się skończy. Bóg temu położy kres. A więc te niewielkie utrapienia nasze, nie koncentrujmy się na tym. Ja wiem, że to jest trudne. Ja też mam swojego rodzaju utrapienia. A jakie miałem, ho, ho, ho. Ale to kiedyś się skończy. I teraz trzecia taka wskazówka. Może ona koliduje z tą drugą wskazówką, ale jest wskazaniem od Boga, jak przeżyć to życie na tej ziemi. Radujmy się życiem. Tutaj utrapienia, tu radujmy się życiem. Tak, jesteśmy w stanie w tych utrapieniach radować się życiem. Jesteśmy w stanie. To jest dla nas dostępne, bez względu na to, co przechodzisz. Wczoraj słyszałem, rozmawiałem z kobietą, powiedziała, panie Henryku, pan nie wie, co ja przechodzę. Nerwica i tak dalej, ja już nie wytrzymuję. W tej nerwicy, w tym wszystkim można też zdecydować się, że będę się radował życiem. Bóg nie chce, żebyśmy byli nieszczęśliwi, niezadowoleni z powodu życia na tej planecie. On daje nam wskazówki, abyśmy radośnie przeżywali to życie. Księga Koheleta, 3 rozdział, werset 12 i 13. Poznałem, że dla niego nic lepszego, dla człowieka, nic lepszego niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznawać w swym życiu.
to autor tych słów, że marność, marność nad marnościami, marność. A tutaj mówi, że dla człowieka nie ma nic lepszego, jak cieszyć się i dbać o to, by być by szczęścia zażywać w swym życiu. Bo też człowiek je i pije, cieszy, uwaga teraz, cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie. A więc można mieć utrapienia, trud życia, ale można w tym momencie też się cieszyć. To wszystko dar Boży. Można się cieszyć. Tutaj jeszcze pierwszy list Tymoteusza wam przytoczę. Paweł pisze, bogatym na tym świecie nakazuję, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Używania z radością. Bóg chce, Bóg nie chce, abyśmy byli ofiarami losu, ale chce, żebyśmy byli radosnymi przechodniami na tej ziemi. Bóg nie chce, żebyśmy byli posępni. Popatrz na ludzi, których mijasz na ulicy. Jak ich twarze wyglądają. Posępni. Dlaczego? Nie potrafią się cieszyć tym, czym powinni się cieszyć, co mają. Zazdroszczą innym. O, on ma, a ja nie mam. Ciesz się, że ktoś ma. Moja taka bardzo bliska dla mnie osoba kiedyś powiedziała, zobaczyliśmy, jak ktoś tam samochodem takim wypasionym podjechał, zaparkował, a ta osoba mówi, ale cham się dorobił. Mówi, dlaczego mówisz cham? Po prostu zapracował na to i się cieszy, bo ma taki samochód. Ale takie jest nastawienie ludzi. Zamiast się cieszyć w naszych utrapieniach, ciężko ci wyjść na dwór i troszeczkę popatrz na przyrodę, która cię otacza. To jest dar Boży. Wiosna, czy teraz ciepła zima, dzisiaj słońce było. Potrafimy się tym cieszyć? Zuzia się cieszy na wiosnę, jak bez jej zakwita, bo ona wie, że to dar Boży. A ja się cieszę, ja mam jakby... Kiedyś może przyjedziecie do mnie na moją wioskę. Ja się cieszę, bo ja mam widzę różnego rodzaju ptaki, zwierzęta. Ja mam u mnie z okna widać, jak na polu siadają łabędzie. Codziennie o 8 rano przylatują. I to nie 2-3, to setki łabędzi. Siedzą cały dzień i wieczorem odlatują. Nie mogę zobaczyć, o której odlatują, bo jest ciemno. Ale przed 8 rano ich nie ma. Ja kiedy wstaję, to lecę do kuchni, do okna, patrzę, są? Nie ma jeszcze. Aha, bo jeszcze nie pora. Po drugiej stronie okien widzę żurawie, jak się gromadzą. Nawet to nagrałem filmik taki sobie. Ja się cieszę tym, ja się raduję bez względu na to, czego doświadczam. Ptaki przed moim oknem jest drzewo, sikorki tam przylatują. Inne sytuacje. Mamy tyle okazji do cieszenia się życiem. Wiesz, że twoja wnuczka przyjedzie do ciebie, rozraduj ją. Załóż bluzkę na lewą stronę. Niech ona się ucieszy, a babcia, babcia się pomyliła, radość. Możemy, jesteśmy kreatywni, możemy wydobywać z siebie tyle radości. Tylko jesteśmy przytłoczeni tym utrapieniem. Nie chce nam się radować. A czego, z czego ja mam się radować? Ano właśnie, że oddychasz. To jest radość. Rano wstaję, ha! Okno otwieram, fajne powietrze, taki chłodek. Mamy z czego się radować. Bóg chce, żebyśmy się radowali w tym utrapieniu. Róbmy coś kreatywnego. Też z Zuzią ostatnio rozmawialiśmy z jednym ojcem, powiedział, bo ten syn, on nic nie robi, on 13 lat, jak mu te meble wstawiłem do domu, tak dzisiaj stoją. Chcesz się cieszyć? Zrób przemeblowanie, zmień ustawienie mebli w domu. Zobaczysz, że to jest radość, coś nowego w pokoju.
Ale to my musimy być kreatywni i wiedzieć, że Bóg będzie z nami, a nie posępny. Dwie rzeczy, które przeszkadzają nam w radosnym, kreatywnym życiu. I to jest związane z tą chciwością, bo chciwość izoluje. Chciwiec się izoluje od innych ludzi. Jest sam. Żyje w samotności. Nie ma przyjaciół. Nie ma nikogo. Widzimy tych bogatych ludzi, jakie wokół domu, który wybudowali, jakie mury stawiają, czy wielkie drzewa sobie sadzą, żeby tylko... I mówią, a bo ja jestem ciągle sam. Bo się zaizolujesz. To jest to. Zbytek, dobrobyt nas prowadzi do izolacji, jeżeli nie potrafimy otworzyć ręki dla drugiego człowieka. Nie wiem, czy to wam pomoże, ale mi to pomaga. Księga Przysłów, 18 rozdział. To jest takie właśnie, takie koło, w którym pędzi ten, który myśli tylko o bogactwie. Za rządzą idzie odludek i z każdą radą wojuje. Zarządzą, idzie odludek, on się staje odludkiem, bo tylko pieniądze, kasa, 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 lepsza fura, lepsze to, lepsze mieszkanie. I nie ma przyjaciół, bo się boi, że przyjaciel go okradnie, czy co, nie wiem. I się trzęsie, żeby tylko czegoś się nie pozbyć, żeby tylko w kościele nie powiedzieli, żebym dał na remont na przykład dzwonnicy. Trzęsie się. Jak ci się ręka trzęsie, to podaj komuś z radością i się przestanie trzęść. Dobrze, to jest pierwsza taka przeszkoda, radować, cieszenie się życiem. Druga to jest brak przebaczenia, o tym wszyscy wiemy. Brak przebaczenia zabija mnie. Jeżeli ja komuś nie przebaczam, nie zabija osoby, której nie chcę przebaczyć, zabija mnie. Nie pozwala mi cieszyć się życiem, zatruwa moje serce. I tych ludzi, którzy nie chcą przebaczyć, jest wielu. Na czym polega nieprzebaczenie? Zobaczcie, tutaj mam kilka szkieł. Nieprzebaczenie to tak, jakby zaciskała pięść. Nie, nie przebaczę. Ale te szkła nie ranią osoby, której nie chcesz przebaczyć, tylko ciebie. I jeszcze nie przebaczę, nie popuszczę. Ranimy siebie i to nie pozwala nam radośnie żyć, nieprzebaczenie, więc przebaczajmy tak, jak Jezus powiedział. Przebaczajmy i zadbajmy o radosne życie. Dobrze, jeszcze jedna wskazówka. Jesteśmy na tej ziemi, czas jest krótki, nie wiemy, jak długo jeszcze tu będziemy, ale naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest pozostawienie śladu po sobie. My odejdziemy, ale co zostawimy? Czy ktoś będzie pamiętał, że za 10, 15, 30 lat, o, ta osoba, ten ksiądz Jan, to był potężny. Zostawmy ślad. I o tym nam mówi list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków wymienia w 11 rozdziale bohaterów wiary. I o tym nam mówi autor listu do Hebrajczyków, o tych herosach wiary. Przez wiarę przywędrowali do ziemi obiecanej jako ziemi obcej. Pod namiotami mieszkając z Izakiem, to o Abrahamie jest mowa, mieszkając z Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem Abraham miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Abraham inwestował w następne pokolenia. Abraham wiedział, że ten świat nie jest jego domem. I następnie swoje doświadczenie przekazał swoim synom, Izakowi i Jakubowi. To my powinniśmy mieć świadomość, przygotować dla naszych dzieci, dla naszych wnuków pewną, no nie powiem majętność,
czy dobrobyt, ale pewne rzeczy powinniśmy im przygotować, żeby dzieci, wnuki, o, tak, to od dziadka, dziadek mi tutaj, bo dziadek był taki i taki. I co ciekawe, kiedy autor listu do Hebrajczyków w tym 11 rozdziale mówi o tych wszystkich bohaterach wiary, mówi, i to byli wszyscy, którzy otrzymali obietnicę od Boga. I zobaczcie, co mówi w 13 wersecie. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Nie wiem, jak to będzie, ale możliwe, że kiedy już będziemy po tamtej stronie u Boga, będziemy mieli pewien wgląd na to, co się dzieje tutaj na ziemi. I tak popatrzymy, o, to ja im to przygotowałem. To będzie piękne. Niektórzy niestety żyją tak, jakby mieli na tej planecie zostać na wieki. Moje, ja. No ale takie myślenie jest niebezpieczne. Nie zostaniemy tu na wieki. Zróbmy coś dla następnych pokoleń. Nie, no powiedz, nie wiem co. No ja też nie wiem co. Ale na przykład, jak dokonało się moje nawrócenie? Jak czytacie dokładnie moją książkę, tam jest ten moment, o którym mało kiedy mówię teraz. W stołówce dla bezdomnych, kiedy kobieta mi powiedziała, że tylko Bóg może mi pomóc, ona mi dała taką cieniutką broszurkę pod tytułem Alkohol a rodzina. I ja to usiadłem w parku i zacząłem czytać. Tam były świadectwa alkoholików, jak poprzez wiarę Bóg ich uwalniał. Ja powiedziałem, ja chcę tego. Ja chcę tego. To była malutka broszurka ze świadectwami. I ta broszurka, ci ludzie zostawili następnym pokoleniom. Ja nie wiem, czy oni żyli w tym czasie, kiedy ja to czytałem. Ale swoje świadectwo zostawili. I dzięki temu świadectwu ja wtedy zdecydowałem, że nie będę pił. 7 dni mi się udało, ale myślałem, że o własnych siłach. Broszurka Alkohol a rodzina. Ja napisałem książkę i ten ślad zostawiam dla innych. Możesz opisać swoje świadectwo. Nie wiesz jak? My ci w tym pomożemy. To nie musi być na początku książka, może być malutkie świadectwo. Dlatego wszystkich zachęcamy do mówienia świadectw. Bóg tego chce. I jeszcze jedną rzecz wam powiem. Jedną wskazówkę. Powinniśmy ciągle mieć na uwadze Pana Boga, który dał nam życie. I naszą teraźniejszość i przyszłość powinniśmy wiązać z Nim, nie z tym, co posiadamy. Psalm 119 to jest to jest najdłuższy psalm w Piśmie Świętym. On mówi o relacji z Bogiem. Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania, więc tu na ziemi. Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe prawo. Do tego Was zachęcamy. Domowy krąg biblijny to jest właśnie jednoczenie się z Bogiem, z tym, który dał nam życie. I On decyduje o naszej przyszłości. Pismo Święte jest zbiorem wskazówek. Ja to nazwałem też w mojej książce, że to jest instrukcja obsługi życia tutaj na ziemi. Dlatego wszystkich zachęcamy do przebywania z Pismem Świętym. I naprawdę dla mnie na przykład, ja teraz też ten psalm tak bardzo studiuję, najdłuższy psalm, już go przewertowałem całego, a teraz tak sobie dla radości, dla jakiejś rozrywki, zaczynam go czytać od ostatniego wersetu do pierwszego. W drugą stronę. Ale czytaj, bo to jest jedność z Bogiem. I Bóg chce być z nami tu na tej planecie i w wieczności będzie z nami.
ale On chce, żebyśmy mieli ciągle z Nim kontakt przez osobistą modlitwę, przez domowy krąg biblijny. On będzie z nami w utrapieniu i w tym utrapieniu będzie nam pokazywał możliwości radowania się. Amen. Zapomniałem na początku powiedzieć,